Ijo, Ijo! Szybko! Pomocy! Natychmiast! Mam chorą pacjentkę! Szybko, noszę! Ale zaraz! Co się stało? Coś poważnego? Kto jest ranny? To Mini! Mini jest ranna! Musimy jej pomóc! Strasznie krwawi! Została potrącona przez słonicę, bo podeszła za blisko małego słoniątka. Nie możemy jej tak zostawić. Musimy jej pomóc. No dalej, szykujmy salę, opatrunki i trzeba będzie przygotować całą porcję witamin. Oczywiście. Już biegnę wszystkim powiedzieć, co mają przygotować. Musimy natychmiast działać. O nie, ja się strasznie denerwuję. Czy na pewno Mini nic nie będzie? Ona została potrącona przez słonia. To nie był wypadek na plaży. Nie potknęła się na chodniku. Potrącił ją słoń. Olbrzymi słoń. Czy aby na pewno wszystko będzie dobrze? Co ja mam teraz zrobić? Długo to wszystko będzie trwało? Nic się nie martw, Miki. Na pewno jej pomożemy. Chodź ze mną do środka. Poczekasz chwilę w poczekalni. Zdążysz nabrać więcej sił. A my w tym czasie zaopiekujemy się Mini. Na pewno damy radę. Bądź dzielny, a wszystko szybko się skończy. No dobrze, dobrze. Już idę. Troszkę mnie uspokoiliście, ale nadal bardzo się stresuję. Tak się o nią boję. Oby nic jej się złego nie stało. Dobrze, najpierw zajmiemy się pacjentką. Całe szczęście, że już jest na noszach. Teraz będzie prościej ją przystawić i położyć na łóżku. Najpierw zabandażujemy ranę, a właściwie najpierw to musimy ją przemyć i obejrzeć. Mam nadzieję, że rana nie jest głęboka, bo wtedy będzie konieczne szycie. Zaraz, zaraz, tu stała apteczka. O, widzę, jest obok. Dobrze, więc wyjmę tylko bandaż. I jeszcze stetoskop. Muszę dokładnie osłuchać Mini. Mam nadzieję, że nic złego się jej nie dzieje i wszystkie wyniki będą w normie. Ale dla pewności musimy pobrać wszystkie próbki, wszystko sprawdzić i dokładnie ją zbadać. Dobrze, Mini, leż spokojnie. Dostałaś parę leków znieczulających. Wszystko powinno być dobrze. Ja teraz tylko zajmę się Twoją raną. Oj, widzę, że rzeczywiście jest duża. Będzie potrzebne szycie. Och, moment, poczekaj, pójdę po szwy. Przysięgam, że widziałam gdzieś tutaj nici. Moment, powinny być na drugiej półce, tuż obok gazików i wody utlenionej. O, znalazłam, można iść szyć. O, szyć! Usłyszałem szyć! Nie, 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 nie! To znaczy, że to na pewno coś strasznego. Ja zaraz zemdleję. Boję się igieł. Nie mogę wtedy przebywać w pobliżu. Chyba pójdę na bok. Nie chcę patrzeć na to szycie. Spokojnie, Miki. Spokojnie. Nic złego się nie stanie. Ja powoli będę szyć ranę, a ty w tym czasie potrzymaj Mini za rękę. Na pewno będzie jej weselej. Przecież ta rana musi ją bardzo boleć. Przyda jej się wsparcie. No nie wiem, czy dam radę. To przecież krew i igły i szycie. Tyle rzeczy naraz. Po co nam był ten wyjazd na safari? Trzeba było zostać w domu. Miki, zachowaj teraz spokój. Ja zaraz zacznę szyć ranę Mini. Tylko pamiętaj, trzymaj ją za rękę i nie rób żadnych gwałtownych ruchów, bo to może spowodować niepotrzebny wypadek. A ja szybko i zwinnie zaszyję ranę, a wtedy Mini nic się nie stanie. Dostanie jeszcze kilka tabletek, uzupełnimy płyny i wszystko będzie dobrze. Dobrze, dobrze, będę ją wspierał, ale jak będziesz odkrywać ranę, to powiedz, żebym zamknął oczy, bo... O nie! Krew! O nie! Co to się stało? Miki upadł! On zemdlał! O nie! Potrzebuję pomocy! Sama nie dam rady jeszcze zająć się Mini i Mikim! Proszę kogoś o pomoc! O! Zemdlał na widok krwi? Naprawdę? No trudno.
Szczęście, że mamy jeszcze miejsce w szpitalu. Umieszczę go na pierwszym piętrze. Jak się obudzi, to dam znać. Niech tam na razie odpoczywa, a ty w spokoju zaszyj ranę Mini. Będą leżeć na pierwszym piętrze. W innych miejscach nie mamy wolnych pokoi ani łóżek. A tutaj zmieszczą się we dwójkę. Miki już dobrzeje. Podłączyłem mu kroplówkę, gdyby jeszcze była potrzebna. I zaraz obok ma dzbanek wody, jeśli będzie chciało mu się pić nad ranem. A obok przygotowałem łóżko dla Mini. Dziękuję Ci bardzo za pomoc. Ja już zajęłam się raną Mini. Wszystko z nią w porządku. Założyłam jeszcze drobny bandaż, żeby nic się nie stało. A do kontroli ze szwami przyjdzie następnym razem. Poza tym trochę będzie musiała jeszcze wydobrzeć, ale wszystko dobrze się skończy. No a Miki? Cóż, poczekamy aż się wybudzi. Nie każdy jest odporny na widok krwi.